Drodzy Państwo, i na sam koniec, to bardzo ważne. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, z artykułem 143 tej nowelizacji z roku 2020, za likwidację pomników sowieckich nie tylko na terenie Federacji Rosyjskiej, ale także poza granicami Federacji Rosyjskiej, grozi kara grzywny do 3 milionów rubli, bądź pozbawienia wolności do 3 lat albo prac przymusowych. To pokazuje szczególnie naszym przyjaciołom z Zachodu, którzy wiem, transmitują nasze dzisiejsze spotkanie, jaka mentalność w Federacji Rosyjskiej wciąż funkcjonuje i wciąż ma miejsce. Otóż Federacja Rosyjska chce wpływać na to, jak wygląda prawo i realizacja tego prawa w wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. Otóż urzędnicy państwowi i prezes Instytutu Pamięci Narodowej, wykonując wolę polskiego parlamentu z roku 2016, według rosyjskiego prawa i jego urzędnicy, jego współpracownicy, narażony jest na ściganie i postępowanie Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Takie postępowania toczą się wobec pomnika, którego już szczęśliwie nie ma, w Brzegu, w Malborku i w Wałbrzychu. Takie postępowanie będzie się zapewne toczyć także w kwestii tego pomnika w Głubczycach. I chciałbym serdecznie przekazać wszystkim dziennikarzom z Zachodu, że Polska jest wolnym i niepodległym krajem. Nie jest rosyjską kolonią, nie jest częścią rosyjskiego imperialnego systemu, tak jak było za czasów komunistycznych, a upadający ten pomnik jest tego najlepszym dowodem. Wolni ludzie w wolnym kraju kształtują swoją świadomość historyczną na prawdzie, a nie na kłamstwie i okrucieństwie.